Dzień dobry, tu Perły z Pakamery i dziś będziemy opowiadały o kolejnym filmie, ulubionym filmie Capri. Film pod tytułem, proszę bardzo... Pani proszę Capri. Pani, szanownej pani nas nie przedstawiła. Perły z Pakamery powiedziałam. No ale z imienia, z pseudo, a dobra, znika. Dobrze, dobrze już, Bexi. Roz Capri. I teraz jaki film, proszę bardzo? Jaki film? To będzie mój ulubiony film, Wyznania zakupoholiczki. Komedia romantyczna z przepięknym przesłaniem. Tak, oj bardzo. Tak, dlaczego to jest twój ulubiony film? Dlaczego? W sumie to nie wiem, po prostu z dawien dawna stał się ulubionym i chyba tak już został po prostu. Myślę, że... Rebeka, główna bohaterka filmu, troszeczkę ja się z nią utożsamiam, ale tak może nie we wszystkim, bo nie jestem aż taką zakupoholiczką i aż taką modystką i w ogóle. Ale swego czasu byłam taka właśnie taka zwariowana, pełna życia, tak jak ona. No i też z takimi różnymi swoimi problemami, także no po prostu... Ten film ma dużo powiedzmy takich aspektów, że i tam każda postać jak dla mnie jest, nawet te drugoplanowe postaci są bardzo ciekawe, fajnie dobrane i no klimat tego filmu, bo tam jest taki specyficzny humor. Tak, troszkę inny niż troszkę komuś, inny, też, taki, też taki troszkę pastisz, nie? Też troszeczkę jakby taki. Trochę tak, trochę taki naciągany momentami, bo z jednej strony ja się powiedzmy śmiałam. Tak, śmiałam się z niektórych scen, a z drugiej strony to było takie kurczę trochę naciągnięte jednak, no. No żeby, po to, żeby było śmiesznie, ale ma to w sobie swój urok, także no przede wszystkim jest wesoły. Tak jakby ktoś do nas trochę oko puszczał, nie? Komedia romantyczna, ale tak wiemy, że wszyscy tak trochę patrzymy przez palce. No ale ma takie poważne wątki, też do przemyślenia ten film. Tak. No jest dużo właśnie takich fajnych postaci, bohaterów, o których będę mówić na pewno, bo mam swoje jakieś tam typy takie... że tak powiem, faworytów mam swoich. No i też też muzyka, od razu może powiem na temat muzyki w tym filmie, no bo ja jakoś tam fanką muzyki jestem. Co do muzyki, to powiem, że mam wrażenie, że jest taka dwojaka w tym filmie, ponieważ jest pomieszana, tak jakby właśnie jest z jednej strony ta pokazana jakby odzwierciedlenie tej natury Rebeki, która jest taka troszkę postrzelona w pozytywnym sensie. I jest też taka, czyli jakaś taka muzyka, nie wiem, popowa taka, gdzieś tam się miesza, ale też jest powiedzmy muzyka taka bardziej ambitniejsza, gdzie na przykład jest Amy Winehouse czy Macy Gray. Albo też powiedzmy ta muzyka taka instrumentalna z filmu bardzo mi się momentami podoba. No na przykład chociażby ta ze sceny z tańcem. Kojarzysz? Z tym wachlarzem, tak? Proszę? Z wachlarzem? Tak, z wachlarzem taniec. Więc też jest taka fajna, nastrojowa ta muzyka, a właśnie ten taniec jest taki no, komiczny momentami. No, i tu właśnie widać ten komizm taki przerysowany. No... To może, a ja może opowiem trochę o czym jest ten film. No właśnie. Bo ja go oglądałam bardzo dawno temu i w sumie już nie bardzo pamiętałam i sobie tak niedawno odświeżyłam. I film jest o dziewczynie, która, o dziennikarce, która no po prostu wpada w kłopoty przez to, że nie może się opamiętać przy robieniu zakupów. I taki paradoks, że zaczyna pracować w gazecie finansowej i udzielać porad ludziom, jak oszczędzać. I tak sobie, ja oglądając ten film, to skojarzyłam, znaczy tak przyszło mi do głowy, że właśnie bywają w życiu takie historie, że ktoś, nie mając o czym zielonego pojęcia, jednocześnie staje naprzeciwko takiego potwora, nie? Bo dla mnie to sprawy finansów, sprawy tych kart kredytowych, spłat, to był potwór. I
chyba w sumie dla niej ta praca to była też trochę takim ratunkiem, że ona nie popadła w jakieś, nie wiem, w jakieś straszliwe zmartwienia, bo ja bym się załamała, mając takie długi, bo długi już były straszne, już była prześladowana przez windykatora. I praca chyba, opowiadanie o oszczędzaniu w jakiś sposób ją ratowało. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. No takie trochę taka hipokryzja z jednej strony, a z drugiej strony... Tak. Trochę hipokryzja, ale jakaś taka ratunkowa. Wie, tak, ratunkowa, ale chyba masz na myśli to, że ona... tak jakby to było rzucenie się na głęboką wodę, bo ona w ogóle... nie miała bladego pojęcia w tym temacie, tak naprawdę. Tak, ona przez przypadek zupełnie tam trafiła. Przez przypadek i w zasadzie... Pomarzyła o modzie, żeby pracować w gazecie modowej. Tak jest. Ja myślę, że tutaj to, że ona tak jakby odniosła sukces na tym polu, to została dobrze w temat wprowadzona przez tego swojego szefa. Myślę, że dlatego to tak... Wszystko jest tak w zasadzie na zasadzie przypadku, bo no może nie będę za bardzo spoilerować, bo... No, myślę, że może no, osób pisze. Bo w gazecie, to wszystko wyszło przypadkiem. To, że została zatrudniona, ten jej szef dostrzegł jej potencjał. No, a później tam wiadomo, musiał troszeczkę pokierować, żeby ona zatrybiła ten temat. No i tak to właśnie wszystko się rozkręciło. Takie fajne tam były te momenty. Właśnie ja nie wiem, dlaczego ona stała się tą zakupocholiczką. Takie były fajne momenty, gdy ona przechodziła ulicą i do niej te wszystkie manekiny tak machały, nie? Bo ona świetnie się orientowała, gdzie są jakie wyprzedaże, gdzie coś tam, jakiś łup zdobyć. Te ciuchy już jej się nie mieściły, wypadały z szafy, ona ciągle je kupowała. I w sumie się zastanawiam, dlaczego ona to robiła, bo ona nie była jakąś taką osobą z problemami, nie? Żeby sobie tam coś rekompensować. No ależ zakupami. Odpowiedź jest bardzo prosta dla mnie. Już jest na samym początku filmu. Nie zwróciłaś uwagi? No nie wiem, czy powiem. Ta scena, kiedy jest ten początek, kiedy ona jest pokazana jeszcze jako mała dziewczynka. I ona właśnie opowiada tak jakby tą swoją historię, że no bo jej rodzice byli tacy bardzo oszczędni, no i jest pokazana scena, że w sklepie, kiedy inne dziewczynki kupują sobie takie cudne, piękne buciki kolorowe, śliczne, och, ona na nóżkach ma takie czarne jakieś, nie wiem, takie obciachowe, ale za cenę dla mam, gdzie za tą cenę kupowało się coś burego, ale niezniszczalnego. I ona tak jakby chyba takiego kompleksu się w tym momencie w dzieciństwie nabawiła. A powiedzmy tutaj z jednej strony jest pokazane to właśnie ta scena w tym sklepie, a później ona wychodząc ze sklepu widzi przez witryny sklepowe właśnie dorosłe dziewczyny, które kupują piękne stroje, jakie chcą i nie potrzebują pieniędzy, bo mają zaczarowane karty. I stąd moim zdaniem to wszystko, tu się zaczyna ta historia jej. Wiesz co, jakoś ja nie wiem, bo ja nieuważnie oglądałam, bo mnie się wydawało, że ona właśnie była taka szczęśliwa, że ci rodzice byli tacy fajni i właśnie nie mogłam zrozumieć, dlaczego tak, skąd mi ta potrzeba posiadania tych pięknych rzeczy. Tak, tak, bo to jest na samym początku filmu, kiedy przy napisach, więc mogło ci to umknąć, natomiast rodzice rzeczywiście są fajni, to ja to nawet gdzieś mam, bo mam wyjątkowo dzisiaj notatki. Mam gdzieś tu notatkę właśnie, że rodzice ją wspierają, że są z niej dumni. I w zasadzie, co też jest bardzo fajne, to w momencie, kiedy... Przepraszam. W momencie, kiedy... No wiem, o czym mi się... powiesz, o mojej kluczowej tak, scenie, mylą mi się imiona. Bex. Bexi, tak. Kiedy... Becky, tak. Ma bardzo poważny problem, ładuje się w problemy. Nagle wszystko jej się wali i zostaje praktycznie sama. I właśnie wtedy rodzice pojawiają się w tym momencie, takie, wtedy, kiedy oni właśnie powinni być przy niej. I to jest takie piękne, że ci tak, rodzice... Tak, to dla mnie taki bardzo ważny moment był, no, że rodzice tak mieli swoje marzenia, właśnie oszczędzali na spełnienie marzeń całego życia, kupili sobie... matka, jak się nazywa taki samochód? Camper? Właśnie. Kupili sobie kampera i planowali zwiedzać sobie zwiedzać no, wszystkie miejsca, które chcieli wcześniej obejrzeć, no i gdy ona popadła w te kłopoty finansowe, zdecydowali się sprzedać, nie? I ją wspomóc.
twoją córcię, jakie to było wzruszające. To znaczy oni w sumie chyba nie sprzedali, bo ostatecznie... Nie, no tego nie doszło, to się tam wszystko zakończyło. Nie doszło, wiadomo, ale wyszła taka propozycja, tak, tutaj. Wyszła taka propozycja i ona się na to nie zgodziła. To też właśnie było takie, no taka też ważna, kluczowa scena, kiedy ona, no nie wiem, jakby stała się dorosła, nie w jednej chwili, że jednak się zorientowała, że ona musi wziąć tak odpowiedzialność. Czekaj, czy może, przepraszam, że się rozbijam. Karteczki. No. Tak, karteczki. Słyszę, ale... że jakieś notatki. Tak. Masz przygotowane. Właśnie, jak ja mam tu zapisane, że ja sobie zapisałam, że tak, ona właśnie w pewnej chwili wszystko jej się wali i w tym momencie następuje przełom, że ona wtedy zaczyna podejmować wreszcie odpowiedzialne decyzje, ma odwagę zmienić coś, przyznaje się do tego, że jest zakupocholiczką, czyli akceptuje swoją sytuację, ale też nie boi się prosić o pomoc innych, swoich przyjaciół. No ale tam przyjaciół to ona tam nieźle rozrabiała, nie? Miała taką fajną przyjaciółkę, która zawsze ją kryła, gdy przychodzili albo dzwonili. Tak, przyjaciółka, indykatorzy, tak, ale mam na myśli tu tych drugich przyjaciół. Których? No innych zakupocholików, już nie wiem. Tych, dobra. Tak, no może powiedzieć, że to jakaś tam grupa wsparcia. Myślałam, że o tej najważniejszej. Że o tej najważniejszej, no tak. O właśnie. Najważniejszej przyjaciółce. No ona też jest spoko, bardzo wspiera Betty teraz Bekę. Rebekę bardzo wspiera. Myli mi się. Rebekę bardzo sobie to, wspiera. Kurczę, takie wspiera, no, ale no właśnie nie wiadomo, czy to jest dobre, czy to jest złe, nie? No bo jednocześnie cały czas ją taka pomoc to doprowadza do wpychania jej dalej w ten nauk, nie? Mm-hmm. Że ona ją rozumie, ona jej mówi, że właśnie to nawet jej nie mówi, że musi się jakoś opamiętać, tylko cały czas jej pomaga przy tych machinacjach i machlojkach, nie? Że kryje ją właśnie, że... A racja, masz rację, że tak, pomaga jej się tak jakby... No, pogrążać w sumie trochę. Pogrążać, tak, ale tu chodzi, że pomaga jej się tutaj uciekać przed komornikiem, czy też tak. Nie daje jej tutaj ponieść odpowiedzialności, brakuje mi słów, za te jej długi, bo daruje jej opłatę za mieszkanie, chociaż ona wcześniej nakupowała masę rzeczy. No ale powiedzmy tak, no faktycznie, masz rację tutaj, że z jednej strony... A trudno to jest wybrać, nie? Taka przyjaźń właśnie... To trochę tak jak chciałam powiedzieć, jak z alkoholikami, no ale coś no w tym jest, nie? Że tak, bo... że tak się macha ręką i tak, a dobra, tam wypił to, tam, nie? I w sumie tak się wszystko ślizga po powierzchni, a nigdy nie ma tej takiej prawdziwej pomocy, no, która jest trudna, tak? Bo to jest, no, trudno pomóc takiej osobie, bo tak z jednej strony musisz jej chyba, no, trzeba powiedzieć, prosto wyprzeć, tak? Bo to nie jest miłe, to co ona miała jej do powiedzenia, że weźcie się puknij w głowę, przestań wreszcie kupować, tak? I przestań mnożyć te długi ciągle. Właśnie, bo to jest ten problem, że osoba uzależniona nic nie zmieni, dopóki sama nie dostrzeże tego, że ma problem i sama przed sobą się musi przyznać. I właśnie to szukam tej notatki, gdzie mam zapisane, że właśnie... Oj, dużo tego. Gdzie właśnie mam... O, gdzieś tam pewnie zaraz znajdę. Że Rebeka jest właśnie takim klasycznym, mi się wydaje, przykładem osoby uzależnionej. Tak, no, i ciężko jest jej pomóc, bo bo wszyscy jej pomagają w tych jej kłamstwach, nie? Machinacjach jej przyjaciele. No w sumie oni też nie wiedzą, co tu robić. Jak ją wydostać z tego. No bo tak, a musieliby się rzeczywiście od niej odwrócić i rzeczywiście w tym momencie, gdy odwracają się, to dopiero ona... Wtedy. Tak, to dopiero ona wtedy przychodzi to do głowy. Budzi się. Budzi się, żeby coś zmienić w swoim życiu. Dopiero wtedy, gdy wszystko się zaczyna walić. I to tak często jest, nie, w życiu, że dopiero jak się zaczyna coś walić, to człowiek przytomnieje i przestaje no, tak... Prawda.
żyć takimi złudzeniami. A powiedz mi, Capri, takie pytanie do ciebie. No. Czy ty kiedyś straciłaś tak rozsądek, jak Becky? Byłaś w takich sytuacjach, może przecież nie takich samych, ale jakichś podobnych. Co, zapamiętaj pytanie, bo chciałam przeczytać notatkę, którą Dobrze. Wreszcie znalazłam. Krótka. Dobrze. Jeszcze takie dokończenie na temat tego nałogu. Jest tak, bo jest tak, to zapisałam sobie cytat, właśnie takie słowa Rebeki, które mi tak właśnie wydały się takie typowe. I to jest coś takiego, popełniałam błędy, ale zaczynam nowe życie. I to jest takie właśnie to, co mówisz, takie oszukiwanie się. No i tu w tym momencie, co mam dalej zapisane, że Becky zachowuje się jak typowy nałogowiec. Kłamstwa, wyparcie, brak kontroli, cykle, łudzenie się. Także, no... A to trudna sprawa, nie? Z tymi nałogami. Tak, tak. Naprawdę. Robi się coś i już, to już ostatni raz już tam. Zobacz, ja dzisiaj tam wam wysłałam taki krótki filmik chyba z National Geographic z YouTube'a właśnie na temat uzależnień, jak mózg się uzależnia, tak na marginesie, że to właśnie te rzeczy czy substancje, które powodują wyrzut dopaminy, nas uzależniają. No, także to tak przy okazji na marginesie. To pewnie zakupy też u niej pewnie powodowały wyrzut takiej dopaminy. Ojejku, mi się też czasem zdarzało, że zrobiłam sobie jakieś tam zakupy, może niewielkie, ale tak później w domu przed lustrem, przymierzanie i tego, och, jakie fajne sobie tak, kupiłam. Tak, taka radocha, od razu radocha, humor, tak, o, a jeszcze jak ktoś w domu, to zaraz się pokaz mody robi, rewień, no nie? Znaczy, nie wiem, czy wszyscy tak mają. Ja nie często, zdarza mi się. Dobra. No, mi się też zdarza i nie wiem, no sprawia to przyjemność, te zakupy, tylko gorzej, jak się taki głupot czasami nakupuje, tak, no. To w ogóle do niczego nie są potrzebne, nigdy nie założę, to wtedy taki najpierw radość, a później takie matko, na co mi to, nie? Czy mi to potrzebne? Powiem, że ja nie będę zdradzać szczegółów, ale ja mam w rodzinie taką właśnie zakupocholiczkę, która co tydzień kupuje sobie nowe jakieś tam sukienki, ciuchy, szafa pełna, a chodzi może w dwóch, trzech rzeczach, a reszta zalega w szafie po prostu i to jest to, i to jest to wydawanie pieniędzy, no coś takie niebezpieczne. Tak, no. Ja znam taką osobę, co takie pierdoły do domu kupuje i pcha i nawet nie pamięta, gdzie to wszystko ma, wiesz, jakieś takie tam kolejna filiżaneczka, kolejny kubeczek, kolejny serwisik, to niby takie mniej może jest takie widoczne niż ciuchy, tak, bo ciuchy to tylko ciuchy, a to wszystko się do domu przyda, też tak właśnie upycha i potem nawet nie pamięta, że wiesz, że coś kupiła. To też jest takie, no a później takich rzeczy tam raczej nie ten, no, nie sprzedaż. BC udało się sprzedać te wszystkie ciuchy i odzyskać pieniądze, ale no właśnie. Tak to nie wiem, gdzie to. Na Allegro? Co z tym zrobić potem? I teraz jest Vinted. Można posprzedawać. Tak, a na tym Vinted to właśnie tam lepiej nie zaczynać. Bo no. Właśnie syn mojego kolegi tam stracił nieźle. Dzieciaczyna sobie chciał, wiesz, tak zarobić jakieś buty, miał jakieś Nike, takie, nie wiem, chyba nawet nieużywane, nie wiem, no w każdym razie je tam sprzedał, wystawił, bo chyba dostał od kogoś i nie chodził i ktoś mu tam zarzucił, ten kupujący, że one są podrabiane, chociaż to były absolutnie prawdziwe Nike, nie żadne podróbki i podobno tam na tym Vinted jest tak, że nie musisz, ta osoba nie odsyła, tylko nie płaci ci, twierdzi, że to jest podróbka, nie płaci ci i oświadcza, że zniszczy. Co wyobrażasz, jakie oszustwo? No, masakra. Dzieciak ani butów, ani pieniędzy nie ma, to była jego, wiesz, taki pierwszy taki biznes, nie, który próbował zrobić. No i tak od razu się na samym początku naciął. Z drugiej strony też jakaś szkoła, że trzeba jednak uważać z tymi biznesami. Tak. No tak, od razu taka twarda, takie wiadro zimnej wody na głowę. A ja chciałam powiedzieć, że ja byłam kiedyś uzależniona od zakupów perfum.
Tak, ja po prostu uwielbiałam. Jak się coś pojawiało nowego, matka, ja tam dostawałam szału i też tak z tymi pieniędzmi. No, można powiedzieć, że nie uważałam, że potem często tam się musiałam nagimnastykować do końca miesiąca, ale tak, no tak bardzo kochałam te zapachy, że to było takie, no nie wiem, silniejsze ode mnie, no uwielbiałam to. Nie wiem, jak mi to przeszło, że teraz jest mi to już obojętne. Może dlatego, że mój syn dużo perfum robi i dostaje i one są takie, no, wyjątkowe, może dlatego już nie muszę sobie kupować, bo tamte już mi się wydają takie, te co mi się kiedyś podobało, to już mi się wydają takie nijakie, mogłabym powiedzieć. A jak byłam dzieckiem, to pamiętam, że byłam uzależniona od kupowania książek, po prostu jak jakąś zobaczyłam, to ja nie mogłam mieć książki z biblioteki, tylko ja musiałam sobie ją kupić, nie wystarczyło mi tylko przeczytać. No, a jaki był taki najważniejszy dla ciebie moment w tym filmie? Może odpowiem na poprzednie pytanie. A, no właśnie, jakie to było pytanie, bo zapomniałam. No, czy miałam taki moment, tak? Takiego niepanowania? O, no właśnie, bo sama sobie odpowiedziałam na to pytanie. No. To znaczy... Nie przypominam sobie, i to nie jest jakieś tam ukrywanie, bo po prostu nie przypominam sobie, ale znaczy na pewno zdarzały się jakieś tam nieprzemyślane zakupy, ale ja mam na przykład coś takiego, że jak nie kupuję, to nie kupuję, a jak już pójdę na zakupy, to naprawdę jestem w stanie nakupować jakichś takich rzeczy niepotrzebnych albo kupić, nie wiem, taniochę i jakieś tam będzie, a później się okazuje, że to jest kiepskie, to jest tandeta, no i wraz muszę kupić coś lepszego, więc no coś. No to się traci nie dwa razy, tak? To jest... No, tak, dokładnie. Tak, także no coś takiego może bardziej mi się tutaj... Że na okazję tak polujesz, tak? Bardziej, że lubisz coś kupować okazyjnie. Ja wiem, to znaczy to może też, ale nie, chodzi mi na przykład, że potrzebuję sobie kupić jakiś tam sprzęt i nie wiem, zamiast wydać, nie wiem, 150 zł, to ja patrzę, kupię za 50 zł, bo jeszcze mogę w tej cenie 150 zł na przykład jeszcze dokupić dwie jakieś pierdoły i się okazuje, że wszystkie te trzy rzeczy są kiepskie i nie bardzo, albo szybko się to popsuje, albo po prostu to nie ma takiej jakości, jakbym chciała, a łudzę się, liczę, że za takie małe pieniądze kupię. To tak samo jak w pewnym momencie właśnie Rebeka kupuje coś tam na wyprzedaży i okazuje się, że to ma być, nie wiem, jakiś super, super ciuch, a okazuje się, że to jest, jak sprawdza metkę, to że to jest kiepski produkt jednak, nie? Mhm. O, to tak, to coś w ten deseń właśnie, no. No, a ta najważniejsza chwila w filmie? Najważniejsza chwila u mnie, no to myślę, że ojeju, jest cała masa scen, ale chyba taka naj, to jest już bliżej końca, kiedy manekiny biją jej brawo. A, że się powstrzymała, tak? Tak. Ja nie wiem, dlaczego tak. One to zrobiły. Proszę. Nie wiem, dlaczego one to zrobiły, powinny w sumie być niezadowolone przecież, prawda? Bo, no właśnie, bo nie, to jest takie trochę dziwne, bo w pewnym momencie później pod koniec manekin puszcza Rebece oczko, a ona odpuszcza i mówi, kurde, o co tu chodzi? Czy to jest jakieś gdzieś... Że jeszcze pójdzie i coś kupi. No nie, może, więc nie wiem. Nie, a może się skusi, ale już takich rozsądnych tych ilościach. No, dla mnie to ten moment jest najważniejszy, to już ten, o którym mówiłyśmy, jak gdy ona jest w takich prawdziwych tarapatach, to rodzice są gotowi zrezygnować ze swoich marzeń i jej dać tę kasę, żeby ona się z tych długów wydostała. I to takie wzruszające jest, że normalnie miałam łzy w oczach. To tak, no bo tak, wie, każdy by chciał mieć taką osobę, żeby no, po prostu była gotowa. Tak. Nawet gdy ty źle zrobisz, to cię nie zostawi nikt na lodzie, tylko wiadomo, że ludzie popełniają błędy i zawsze się znajdzie taka, żeby się taka zawsze znalazła dłoń, pomocna, która się do ciebie wyciągnie w takiej trudnej chwili. To jest ważna sprawa. No, a jak ty oceniasz?
To może ja zanim ocenię, to jeszcze przeczytam jeszcze, kilka... Aha, jeszcze przeczytasz swoje notatki, proszę bardzo. Tak, bo ja tu jeszcze mam więcej spostrzeżeń. I do ciebie mam pytanie. Czy masz jakąś ulubioną postać w tym filmie? No nie wiem. Chyba tego, wiesz co, tego Luka. O, no, Luke jest fajny właśnie. Chyba ten Luke, ten, no bo to oczywiście jest komedia romantyczna, więc wiadomo, że jest potem miłość. Czyli ten jej szef, bo on takim jest łakomym kąskiem dla wielu panien. Mm-hmm. Tak, szczególnie bogaty. Dla takiej właśnie, którą mam tu gdzieś zapisaną właśnie, taka jest tam pewna, że taka tak powiem, blondie, brzydko pewnie. Suczka taka, która no. Właśnie, może na chwilę porozmawiajmy na temat Luka i na temat suczki. No. No, mam pytanie do ciebie. Jak oceniasz Luka jako szefa? No bo ty w korpo pracujesz, ja też miałam szefa. Ty też jakiegoś tam szefa masz? Sama jesteś szefem? Matko, trochę. Sama, tak, sama, tak, tak, mam szefa, jestem szefem. Obserwuję różnych szefów, bo naprawdę u nas szefów... Masz szefa wszystkich szefów? Mnóstwo. Tak, również pracuję z szefem wszystkich szefów w jednym biurze. Także, bo to moja korpo to ma wiele różnych oddziałów, ale ja akurat jestem takim głównym, gdzie jest i ten cała ta wierchuszka nasza i jest normalnie taki oddział firmy. Ja wiem... Mi się wydaje, że trochę chyba był taki za miękki. Okay. Jako szef. Ale to chyba dlatego, że ona mu wpadła w oko i był po prostu dla niej pobłażliwy i taki był łatwowierny, bo ona tak grubymi nićmi wszystko szyła, że to było wszystko takie do przewidzenia, że ona tam coś kombinuje i wydaje mi się, że powinien trochę być bardziej szefowaty. Ja aż taki wyrozumiały. Bo taki zbyt wyrozumiały. Chociaż ja sama jestem takim bardzo, bardzo wyrozumiałym szefem, bo ja wiem, ale ja mam i zespół po prostu już taki, że mi tam nikomu żadne głupoty nie przychodzą do głowy, żeby coś kombinować, albo żeby czegoś nie zrobić, ściemniać i tak dalej. Więc ja sobie mogę tak się zachowywać, bo zupełnie polegam na swoich pracownikach. A ona była taka... świeży była pracownikiem i jeszcze wtedy nie wiadomo, co miała w tej głowie, nie? A on już jej taką dał dużą swobodę i duży taki tak, zaufania kredyt, nie? Mhm. I ja uważam, że ciut powinien przykręcić śrubkę, ale jestem podłą. Okej. Okay. Ale tak. A ty? No ja tu sobie zapisałam właśnie, że co mi się u niego podobało, że on był w sumie opanowany w jakimś tam stopniu. No i miał zdrowy rozsądek, a jak to ty mówisz tutaj, że tak nie do końca, nie? Ale to powiedzmy w pewnych sprawach. No to każdy inaczej to widzi, ja to tak. Tam z innej perspektywy. Z innej na to perspektywy, patrzę, no i na przykład ja muszę powiedzieć, że ja tego aktora bardzo lubię i nie wiem, czy w ogóle zrobimy kiedyś recenzję tego filmu, o którym mówiłam, Histeria. Nie wiem, czy pamiętasz. Mm-hmm. On właśnie, powiem ci, że ja właśnie dlatego zobaczyłam ten film, bo mnie zachęciło to, że on tam gra w tym filmie. Mm-hmm. No, także może kiedyś, kto wszystko wie. Wszystko przed nami. Może przed nami, może uda nam się obejrzeć jeszcze. Dobra. No, mamy to już. No. I tu jeszcze na temat właśnie tej Alicji, tej Blondie. Właśnie chciałam cię... Bo ja tak, mam to zapisane, że tak. No to chodzący ideał. Mi się na przykład podobał... Nie, no... znaczy podoba, Boże... Mam przed oczami, jak na nią patrzę, to ona, nie wiem, czy to na tym przyjęciu, to jej oko zrobione, smoky eye, taki makijaż ma, kurde, no ona jest faktycznie perfekcyjnie zrobiona, jeśli chodzi o modę, ubiór, o jakiś tam makijaż, styl. I jak na taki właśnie podły charakter, to mam wrażenie, że jest faktycznie, no jest rzeczywiście taka podła i dobrze odgrywa swoją rolę. I ja tutaj, nie wiem, czy wszyscy oglądali,
serial Sex Education z Netflixu, bo tam też jest pewna suczka, Ruby, tylko że to jest raczej nastolatka. Uh-huh. I tak sobie porównałam te dwie panie, jedna już dorosła, wyrachowana, druga taka szkolna, nie? Uh-huh. Szkolna Suczka, już nie wiem jak nazwać, nie? I mam wrażenie, że one są jednak różne, ponieważ Alicia jest faktycznie taka chyba do końca, taki ma ten swój charakter, natomiast Ruby tu w pewnym momencie w serialu odsłania troszkę inne oblicze, nie? No, jak ty tak postrzegasz naszą długonogą, długie pajęcze nogi, chodzący ideał? No po prostu ona miała... Tak, ona miała plan na życie, chciała po prostu wyjść za tego Luka, chciała osiągnąć jakąś tam pozycję w firmie. To było dla niej najważniejsze, ale ja takiej postawy zupełnie nie rozumiem. Dla mnie to są takie marzenia, to są takie... Takie po trupach do celu. Płytkie. A są płytkie marzenia w sumie, takie, nie wiem, bez żadnego tam głębszego przesłania. Po prostu ja nie rozumiem takich osób, którym tylko zależy na takich przyziemnych sprawach. Mm. Takich właśnie ubrać się, gdzieś tam iść na przyjęcie, mieć bogatego męża, stać przy jego boku i się wdzięczyć. To po prostu nie jest taka sprawa dla mnie. To, o matko, nie wiem, czy jeszcze wracać do tego filmu 365 dni. No. Ale właśnie autorka tej książki to kojarzy mi się z kimś takim, tylko że chyba jest jeszcze taka jeszcze ma bardziej przyziemne marzenia chyba. No jeszcze tak. Takie bardziej związane tylko z pieniędzmi. Bo jednak ta Lisza jeszcze chciała jakąś taką pozycję mieć, taką zawodową. Jeszcze gdzieś tam. Taki status społeczny. Tak, a to chyba aż o takie marzenie chodzi, to już tylko chodzi o te pieniądze. Mm-hmm. No tak. Ale może źle oceniam, może no, się czemu, nie znam, czemu, może, czemu, może krzywdzę. Czemu? To tylko postać z filmu. Może krzywdzę panią Blankę, ale ja wierzę, może krzywdzę panią Blankę. Ups, excuse me. No dobrze. Tak myślę. No, w każdym razie wszystko, w tym filmie wszystko się dobrze skończyło. Czy masz jeszcze jakieś notatki? Znaczy powiem tylko jeszcze o tych, na koniec resztę tych takich dla mnie wyjątkowych postaci tak szybciutko omówię. No i zaraz będzie ocena, więc co jeszcze? Black Luke był, Alicia była, no oczywiście ta przyjaciółka właśnie fajna, Sus, tak? Tak. No i cóż, oprócz jeszcze... tych postaci. Bardzo jakoś tak lubię, sympatię udarzę tego pana z recepcji. Jest taki, taki fajny, przyjazny dla bohaterki. Tak. Lubię też sekretarkę Luka, która jest taka... jak to powiedzieć, specyficzna dosyć. No właśnie fajnie, że są takie postacie, tak, a nie takie... Tak, taka niby nie nijaka, takie lale tak, nadęte. No pewnie, niby taka prosta osoba, ale ma też swoją rolę do odegrania. Też bardzo ciekawe są osoby na tym odwyku, gdzie chodzi Rebeka. No i to jest też fajny kontrast między pierwszą panią prowadzącą, a drugą panią prowadzącą. Tak. No i jeszcze jako wisienkę na torcie to sobie zostawię Alet, czyli tą guru od mody. No muszę powiedzieć, że nie znam tej aktorki. Widziałam ją w różnych filmach. Mi się wydaje, że ona jakoś tak dosyć późno zaczęła robić karierę jako aktorka, ale jeśli chodzi o rolę w tym filmie, o postać, którą tam gra, to muszę powiedzieć, że robi na mnie wrażenie, bo ma taką klasę w sobie, bo jakąś taką charyzmę, nie wiem jak to nazwać, takie, że ma swój styl. Może nie porównam jej do tej, jak ona, Miranda z Diabeł ubiera się u Prady. Tak. Nie jest może aż taka podła, ale ma takie jakieś takie swoje... jest powiedzmy w takim...
jakby to powiedzieć, w białych rękawiczkach wyrachowana jest, no bo ona zdaje sobie sprawę z tego, tak jak w pewnym momencie tam przy rozmowie z Rebeką, ona mówi, że jeśli chcesz tu pracować, to musisz porzucić skrupuły moralne, czyli ona zdaje sobie sprawę, że zarabia kasę właśnie na takich zakupocholiczkach jak Rebeka, no ale przy tym jest w tym, no tak, taka... No takim jest guru od tej mody, no nie wiem jak to nazwać, ale właśnie ten szyk, że to nie jest jakaś taka pusto... Tak. Pustogłowa, tak? Mm-hmm. Tylko ma coś do powiedzenia. No mówię, ma jakąś taką charyzmę w sobie, także no podobała mi się rola tej. A może tak muszą mieć te panie? No nie wiem, no w tej modzie może takim trzeba być, nie wiadomo. No wiesz, no to są ci dyktatorzy mody, to też różne tam mają te charaktery. Tak sobie myślę o nich, że oni tak, może dlatego tacy są, bo to w sumie z takich głupot muszą stworzyć sztukę, tak? Oni muszą wszystkim udowodnić, że to jest coś niezwykłego, wielkiego i w ogóle unikatowego i bardzo ważnego. A w sumie to są głupoty. No. Oni muszą być tak pewni w tym, co robią, żeby byli w stanie przekonać wszystkich, że ten kawałek ciuszka jest po prostu tak wyjątkowy, że bardziej wyjątkowy niż, nie wiem, suknia. Tak. Suknia jakaś tam, kurczę, nie wiem... uszyta przez, nie wiem, jakąś tam zdolną krawcową, nie? Tak, no właśnie. Mówić ludziom, że moda i jakieś takie kawałki szmatek są niezwykle ważne w życiu. Dlatego się może tak zachowują. Nie wiem, ja tego w każdym razie tak nie bardzo to rozumiem. Także tak. Świata mody. No ja powiem ci, że też mnie to jakoś tam nie ciągnie. Akurat ten film... z jakiegoś powodu po prostu lubię, no nie powiem, lubię sobie powiedzmy popatrzeć na modę, podziwiać jakoś te ubrania, ale sama powiedzmy, no nie jestem taka jak Rebeka, że tam kurczę torebka from Gucci, czy tam nie wiem, jakiś tam płaszczyk od Yves Saint Laurent, czy tam coś jeszcze, nie? No, także no ja raczej jestem skromną osobą, natomiast no fajnie sobie popatrzeć na to wszystko z przymrużeniem oka właśnie w takim komediowym klimacie. O. Tak. No nie? I wszystkich zachęcamy. Mhm, bo tak komedia jest naprawdę fajna, urocza i są to naprawdę mile spędzone chwile, a przy okazji no i trochę morału. Jest, tak. No właśnie, morał najważniejszy. No to jaka ocena? Ocena, no, czy. Wiadomo. Nie spodziewałam się innej. Czekaj. Czy? Aha! Misa tybetańska. Tak, kubek z pip banku. Tak, bo ja swego czasu kolegowałam się z koleżankami, które w bankach pracowały, no i tak od jednej dostałam tak w prezencie kubek firmowy. No i bardzo ładnie. Bardzo ładny, czerwony. Tak. Bardzo się cieszymy. Jest. No, masz teraz czym robić ocenę, czy przy pomocy czego? Przy pomocy tego kubka. Kubka i długopisa ciupaski. O, a tylko długopis ciupasek, to wiem od kogo. Klasyk z Zakopca. Yes. Od muła. Oui. No dobra. Prawdą jest, co ta kobieta rzecz. Znowu nam się rozmywa. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za wysłuchanie naszej analizy filmowej. Przypominam, że rozmawiałyśmy o filmie Wyznanie zakupoholiczki. Pa, pa. See you later.